Bogdan Mazurkiewicz, witam Państwa. Dzisiaj krótko, bo w programie mamy jeden materiał. Będzie to rok 1992, czyli niemal ćwierć wieku temu. A chodzi o koncert w Teatrze Starym, który był prezentacją tego, co na co dzień działo się wtedy w Młodzieżowym Domu Kultury. Zatem zapraszam do oglądania. Nauczycieli oraz uczestników zajęć Młodzieżowego Domu Kultury. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Koncert dzisiejszy jest dla nas czymś szczególnym, bowiem chcemy zadedykować go właśnie Państwu, rodzicom. Jest on również podsumowaniem naszej paromiesięcznej pracy. Pracy nauczycieli i uczniów. Była to praca bardzo owocna, bowiem nauczyciele mieli chęć do pracy, a dzieci chętnie korzystali z umiejętności i doświadczeń nauczycieli. Już za chwilę będą mogli Państwo zobaczyć owoce tej pracy. A dziś wystąpią przed Państwem zespoły taneczne. Zespół Skrzaty, Zespół Pieśni i Tańca Mały Bolesławiec, Klub Tańca Towarzyskiego Topaz oraz Tańca Nowoczesnego Kanon. W Młodzieżowym Domu Kultury prowadzi się zajęcia, których zadaniem jest umuzykalnienie dzieci przedszkolnych. W wykonaniu tych dzieci, które działają pod nazwą Skrzaty, zobaczymy i usłyszymy piosenki. Znam piosenek Pięknych Sto, Dżungla oraz Hej Poleczko. Drugim zespołem, który wystąpi przed Państwem, będzie zespół pieśni i tańca Mały Bolesławiec. Istnieje on już od wielu lat. Jednak co roku skład zespołu jest uzupełniany o nowe tancerki i nowych tancerzy. Wielu starszych uczestników zespołu kontynuuje swoje zainteresowania w zespole Bolesławiec. W obecnym składzie zespół pracuje od września. W tym roku zdobył nagrodę główną na Wojewódzkim Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w kategorii oczywiście tańca ludowego. Zespół prowadzi pani Anna Sławiak, natomiast kapelę towarzyszącą zespołowi prowadzi pani Nina Narku. W obecnym składzie kapela pracuje już drugi rok. Członkami zespołu są uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Bolesławcu. Yeah.
państwem wystąpią teraz pary taneczne amatorskiego klubu tańca Topaz, którego trenerem jest pan Bernard Lewandowski. Obecny sezon taneczny, w którym klub obchodził dziesięciolecie swojego istnienia, należał do udanych. Pary uczestniczyły w ponad 40 turniejach i pokazach tanecznych. Udało się zorganizować 2 turnieje w naszym mieście. W obozie szkoleniowym podczas ferii zimowych brały udział pary zaawansowane, a prawie wszystkie pary pojadą na obóz letni przygotowywać się do nowego sezonu. Większość par w tym sezonie awansowała do wyższych klas tanecznych.
I feel in me, but when we are apart, just
Miejsca Nowoczesnego, prowadzony społecznie przez panią Annę Scholz i Monikę Stępkowską. Istnieje już 3 lata. W ubiegłorocznym ogólnopolskim przeglądzie zespołów tańca nowoczesnego w Chełmie zajął 1. miejsce w klasyfikacji ogólnej. W poszczególnych konkurencjach formacja zajęła 2. miejsce, para mieszana 1. miejsce, soliści zajęli 1., 3. i 5. miejsce. Zapewniam Państwa, że były to miejsca zasłużone. Mogą się Państwo o tym przekonać już teraz. Yeah.
ostatni zespół w dzisiejszych pokazach. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że podobało się Państwu i że jeszcze będzie okazja, by się znowu spotkać.